Onet Audio. To jest podcast Topka. Zapraszają Niko Graczyk i Maciek Wernio. Dzień dobry. Witam was wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Topka. Ja nazywam się Maciek Wernio i to będzie odcinek specjalny podcastu Topka, specjalny pod yy, w zasadzie z dwóch względów. Pierwszy jest taki, że mam na sobie koszulę Wy oczywiście tego nie widzicie, bo jest to audio podcast, być może zobaczycie na shotach na Instagramie, ale mam na sobie koszulę. Nie stoi za tym żaden specjalny powód, po prostu dzisiaj miałem ważne spotkanie i musiałem założyć koszulę. Drugi punkt, w sumie ważniejszy punkt, od którego pewnie powinienem zacząć, jest taki, że niestety Niko dzisiaj z nami nie będzie. Niko jest choru, więc możemy wysłać taki wielki shout -out do Niko, żeby jak najszybciej doszło do zdrowia. Chociaż mam ogromną nadzieję, że wszyscy, kiedy słuchamy tego podcastu już w piątek, sobotę, niedzielę albo inny losowy dzień tygodnia, Niko jest już zdrowy i zdrowie będzie się go trzymać już do końca świata i jeszcze jeden dzień dłużej. No ale niestety dzisiaj jeszcze Niko tutaj nie ma, więc ja poprowadzę podcast sam. Topka. Jest to duże wyzwanie, prawdopodobnie nigdy w życiu nie mówiłem tak długo naraz żadnych zdań. No może poza jakąś maturą ustną na języku polskim, ale, ale nie był to mój najlepszy życiowy performance, więc, no, więc dzisiaj spróbuję wypaść trochę lepiej niż na maturze ustnej z polskiego, którą zdałem, żeby nie było. Mam wykształcenie licealne, nawet skończyłem studia parę ładnych lat temu. W każdym razie. Tak, ten, ten podcast będzie pełny dygresji i, i różnych dziwnych skręceń, ale no postaram się nie, nie siedzieć tutaj siedmiu godzin, bo chyba też nie mam tyle czasu, tylko opowiedzieć wam o paru ciekawych premierach i wydarzeniach. W sumie głównie tak naprawdę o trzech premierach wartych uwzględnienia w swojej rozpisce z tego tygodnia. A pierwszą rzeczą, o której chciałem trochę pogadać, i, i myślę, że warto, bo, bo jest to album, na który, na który wiele osób czekało. Jest to artysta, którego wiele osób nadal słucha, nadal słucha, ciągle słucha i zaczyna słuchać, bo jest to artysta w sumie dopiero zaczynający swoją drogę i bardzo perspektywiczny, czyli Wajma, Wajma z albumem Ten Gość. Jest to drugi studyjny album Weimy I w sumie album, który wyszedł stosunkowo niedawno po debiucie, bo debiut Kameleo wyszedł w 2023 roku. A ten gość wyszedł już rok później, czyli jest to taki podtrzymany, sensowny streak wydawniczy artysty Wajma. Jak czytamy sobie wniotce prasowe, ja będę tutaj inaczej niż w innych odcinkach podcastu przekazywał dużo więcej danych po prostu i komunikatów, ale opinii też no, jakieś, jakieś tam mam. W każdym razie czytamy tutaj, że album odzwierciedla artystyczny rozwój Weimy oraz jego emocjonalne dojrzewanie. No, bo warto gdzieś pamiętać, że to jest nadal artysta bardzo młody, który, który, na którego ten debiutancki album czekało się bardzo, bo w środowisku miał taką łatkę po prostu talenciaka, obdarzonego bardzo dobrym flow, bardzo dobrze opanowa opanowanego z rytmiką, z tymi wszystkimi studennymi myczkami, który doskonale wiedział, kiedy trzeba przyspieszyć wokal, kiedy trzeba go zwolnić, kiedy trzeba coś podśpiewać i miał pełny warsztat. czy znaczy, no ciężko powiedzieć, pełny, nie? Bo to nadal jest. Artysta powiedzmy początkujący, ale już, już bardzo uzdolniony. Ja w jakiejś swojej roboczej tabelce, w swojej roboczej tabelce artystów, którzy mogą tutaj na scenie osiągnąć bardzo duży sukces, miałem go gdzieś wysoko, bo od kiedy to jest drugi odcinek podcastu, kiedy wspomnimy nazwisko Michała Bachowskiego, Michał jakoś tam kiedyś podrzucił mi wajmę i ja na początku tak miałem takie trochę, ok, bardzo tam czuć Żabsona, bo, bo należy pamiętać, że jest, jest to artysta, który gdzieś tam przy Żabsonie się muzycznie wychował, zanim jeszcze ich drogi muzyczne się poróżniły. Ale jakimś takim breaking momentem mojej relacji z muzyką Wajmy była gościnka na albumie Szpaka. Czy tak, numer, chodzi mi o numer Crazy Frog, gdzie zwrotka Wajmy jest naprawdę bardzo ciarogenna. Ja mówię to z pełną odpowiedzialnością. Wiem, że mówi o polskim hip hopie i gdzie są to emocje, do których może by się nie, nie warto przyznawać, że aż tak duże wywołują w nas, ale kurczę, no to była bardzo dobrze nawinięta zwrotka, taka z pełnym powerem, właśnie z takimi różnymi zmianami tego flow, kombinacjami. Bardzo duży tutaj rozpiętość stylistyczną swoją pokazał Wajma. I od tego momentu jakoś śledziłem uważniej. I, i ten poprzedni album Kamelo całkiem mi się podobał. Myślę, że pokazał ten jego pełny skillset. I był takim do, dobrym, bo często zdarza się, że jest artysta, na którego debut się tak czeka, i, i dużo jest takich głosów, że o, on to może rozwalić. I w końcu przychodzi ten album i jest takim, hmm, o to chodziło, to, to jest ten, ten wielki artysta, który miał być taki wielki. Nie, no w przypadku Wajmy. No, też nie było tak, że, że to był album, który mnie wywalił z kapci, ale, ale myślę, że jakoś tam dowiózł w pewnym stopniu. A czy dowiózł album ten gość? No, pytanie, pytanie trochę, co, co miałby dowieść tak naprawdę, bo nagranie drugiego albumu jest chyba jedną z trudniejszych rzeczy w karierze artystów, szczególnie właśnie artystów młodych. Ja myślę, że tutaj trochę jednak zachowawczo. Wajma cały czas, cały czas leciał. Znaczy to jest bardzo zawsze dobry, dobry myk i wyjście, żeby na albumie pokazywać jakieś swoje właśnie różnorodność i to, że odnajdujesz się w różnych stylistykach i wypadasz w nich wiarygodnie, dobrze i da się tego słuchać. Okej, okay, przyjmuję ten argument, ale kurczę, no ja bym trochę wymagał już w tym momencie wykrystalizowania powoli jakiś swoich po prostu koników i iścia w tym kierunku. Nie wiem, czy powinienem używać słowa iścia. Anyway, po prostu troszkę troszkę już bym. mamy dużo takich myśli, że Wajma jest niezły w tym, niezły w podśpiewywaniu, bardzo niezły w takim prowadzeniu flow i, i dbaniu o tym, żeby ono konkretnie uderzało w to miejsce, w bicie, w które on chce. Ale no, gdybym miał wskazać jakiś taki jeden moment, powiedzmy, jakąś taką rzecz, w której on jest totalnie najlepszy i jest nawet nie najlepsza, jest po prostu jego jakimś wyróżnikiem, no to byłoby mi chyba trochę ciężko. I też nie mam wrażenia po tym albumie, że, że Wajma ma pełną świadomość tego, jaka strona jest jego najmocniejszą stroną. Myślę, że to jest właśnie taki typ artysty, których mamy teraz sporo na scenie. Właśnie widzę, powiedzmy, oki, nawet Sobel, o którym gadaliśmy w poprzednim podcaście. Znaczy, nawet oki nie, dobra, oki go mogę wyjąć z tego. Porównajmy tylko do Sobla. Po prostu artysty, który jest trochę lepiej uzdolniony wokalnie niż reszta kolegów, kuma tą muzykę lepiej, inaczej, jakby ma bardziej przestrzenną tutaj wiedzę, ale nie do końca jest jeszcze zdecydowany, jakby w którym kierunku pójść. I ja nie mówię, że to jest źle, ale, ale może, może spoko byłoby, gdyby ci słuchacze wiedzieli, czego oczekiwać od. Artysty. My, albo, no bo to też jest jakby album wydany dość szybko po kameleo po i nie mam poczucia takiego, że po co w zasadzie powstał ten album, trochę poza tym, żeby właśnie podtrzymać tą wydawniczą ciągłość, zaznaczać swoje miejsce na scenie, no bo też, też wiemy jak, jak działa teraz publikowanie muzyki w ogóle i działalność muzyczna. Czyli to, że, że te, warto być aktywnym ciągle, wydawać te single, wydawać albumy, żeby, żeby dostarczać tak zwany content. Nie chcę tu oczywiście wiązać muzyki z contentem, tak, tak sensu stricte, ale wiemy o co chodzi. Ale czy, czy na albumie ten gość nie ma dobrych numerów? No oczywiście, że są, ale ja najbardziej lubię numery i w ogóle też powiem, co moim zdaniem tak mogłoby wyróżniać wajmę, gdyby. Gdyby chciał się wyróżniać na tej scenie i znaleźć taki swój swój konik. No dla mnie to są te takie numery totalnie pompatyczne, te takie wznoszące w górę harmonijne, gdzie on po prostu też wokalnie wznosi się na jakieś takie swoje wyżyny. No tak jak na przykład singlowy Ten Gość, to tam od początek albumu jest, jest, wprowadza w bardzo dobry nastrój i bardzo buduje, bo, bo to jest właśnie ten taki wajma. Bęgerowy, tak zwany, który po prostu dowozi, fajnie podśpiewuje, ten, ten huk jest bardzo melodyjny, bardzo wpada w ucho. No i potem, potem trochę już też ciężko mi zawsze jest w takich sytuacjach mówić o tym, czy jeżeli płyta jest spójna i, i nie ma takich jasnych wyróżników, takich sinusoid. To znaczy, że jest gorsza? No nie, bo, bo to, że po prostu trzeba się w nią mocniej wsłuchać, bo jeżeli się wsłuchamy w, w tego gościa i, i tam sobie będziemy śledzić jak on fajnie łamie te flow i jak, jak właśnie kombinuje często, no to jest ciekawe, w sensie, w sensie serio polecam tak sobie, no, nie, nie żeby słuchać z, z jakąś linijką i z barometrem i, i chociaż też można, ale mi dużo przyjemność sprawia Słuchanie tego, jak on jest w stanie tam w jednej zwrotce, w trzech czy czterech miejscach zmienić sobie to flow po prostu i, i nie wypadać z tego bitu. Znaczy, to już coraz mniej są czasy artystów wypadających z bitu, ale, ale nadal Wajma jest tutaj zdecydowanie w tej top-top-tier artystów bitu się trzymających. Bardzo też lubię Ring Ring, który był zresztą chyba jednym z pierwszych singli promujących ten album. Lubię, lubię za vibe ten utwór, lubię za też trochę, być może trochę dłużej posiedział nad tekstem do tego utworu, bo, bo to też nie jest wybitny punchliner, ale fajne są tam te, te linijki o, o tobie i twojej mm, mm, i jej styliście, których chcesz wyrzucić ze swojej imprezy. Tak, to, to, to jest bardzo fajny numer. Spoko tutaj wypada też, no, nie do końca mi tutaj odpowiada podkład, ale, ale numer z Leosią jest, jest taki bujający. W ogóle ten album, z tego co tam się doczytałem, miał wyjść na początku w sierpniu, ale tam z powodów y, problemów zdrowotnych artysty trochę została przesunięta premiera. Szkoda, czy nie szkoda, nie wiem. Myślę, że jakby to tak trafiło stricte na lato, po prostu to jeszcze trochę by można było z tą płytą to pograć puścić Puścicie w jakimś klubie, ona by się być może mocniej ugruntowała, i być może opowiedzielibyśmy o niej wtedy na przykład w, w, w podsumowaniu Najlepszych Letniaków. Pewnie nie, ale, ale byłoby przynajmniej na to szansa. A tak, jeżeli dostaliśmy ją we wrześniu, to już jest trochę moment, kiedy zaczynamy słuchać y, muzyki poważnej PZ -a po raz tysięczny. Tu mówię oczywiście o sobie pewnie i, i czterech innych osobach w tym kraju, ale no raczej, raczej taki vibe tutaj działa. Więc, więc nie wiem, czy, czy ten gość sobie tutaj, tutaj poradzi w tym momencie konkretnym, i, i jakby co dalej z wajmą, czy, czy czeka nas kolejny album w sumie podobny? Jakby nie wiem, dla, jaki, jako ten album pełni rolę w jego, w jego życiu, w jego karierze, czy on powstał po prostu, żeby tam coś jeszcze wrzucić parę jakichś numerów, które zostały właśnie po kameleo, po albo zostały w jakichś szkicach, i warto było je dokończyć. Nie mam poczucia po prostu, że to będzie, znając jego potencjał, że to będzie jakiś kluczowy album w jego dyskografii. Ale jeżeli nigdy wajmy nie słyszeliście, to ja bardzo polecam sobie ten album puścić, ale bardziej polecam puścić sobie chyba Cameleo bo jest chyba bardziej zróżnicowaną i ciekawszą płytą. A jeżeli ktoś chce taki speedrun albo po prostu dowiedzieć się, o co chodzi z Wajmą, no to polecam po prostu puścić sobie numer Crazy Frog ze szpakiem. I tutaj i dalej być może będziecie mogli ocenić, czy warto go słuchać, czy, czy to jest totalnie nie wasza bajka. Topka. A drugą rzeczą, o której chciałbym dzisiaj porozmawiać sam ze sobą, będzie serial. Będzie to serial Miasto Boga, walka trwa, który też mnie tak zaskoczył, szczerze mówiąc, bo o filmie Miasto Boga zapomniałem już w ogóle. No, obejrzałem i w ogóle podobał mi się ten film bardzo. Nie, nie pamiętam, kiedy go oglądałem. Premiera była w 2002 roku. Natomiast patrząc na to, że dałem mu ósemkę na film Webie, a nie, nie szafuję ósemkami i dziewiątkami zbyt ochoczo, a dyszek nie daje prawie wcale, to, to zakładam, że, że musiało coś w mnie w nim poruszyć. Zresztą no, przypomniałem sobie go tak po łebkach przed premierą serialu, żeby wiedzieć od czego się tutaj podbijać, i szukać jakichś podobieństw, przeciwieństw, różnic. No nadal jest to dobry film. To jest film no, tak w dużym skrócie opowiadając trochę tak naprawdę o, o brazylijskiej faweli i o życiu w niej i, i o tym jak wygląda tam przestępczość, jak Trudne jest życie, jak do czego zmuszani są młodzi ludzie, którzy just trying to live w tym miejscu. Trochę widzimy to. Oczami, a nawet w sumie obiektywem y, młodego, aspirującego fotografa o wdzięcznej, przetłumaczonej na polski ksywce Capiszon, który jest, no, bardzo to jest ożywcze dla, dla tego obrazu i, i fajne pod tym względem. Myślę, że, że nie jest to jakiś tam typowy bandyta, tylko po prostu wrażliwy, wrażliwy chłopak, y, fotograf, y, co, co daje nam taki pełny reporterski w sumie ogląd na, na całą sytuację. I co? I 22 lata później okazuje się, że serial dostał na antenie HBO swoją kontynuację. I żeby było zabawniej, a może też nie zabawniej, dużą część obsady udało się z powrotem przed ekran ściągnąć i, i namówić ich do, do nagrania takiego powiedzmy sequela. Więc Aleksandry Rodriguez nadal gra rolę kapiszona, no ale oprócz tego pojawiają się też tam Roberta Rodriguez w roli Berenice i Tiago Martins jako Bradok. Bardzo, bardzo fajna rola. Znaczy ten serial, żeby było jasne, to jest jedna z tych premier, których, które nie wpadają całe naraz i można po prostu sobie zbinżować jeden wieczór oglądając go, tylko odcinki pojawiają się co tydzień. Więc w momencie, kiedy tego słuchacie, zakładam, że są w sieci dopiero trzy odcinki. Ja też trzy odcinki mogłem dopiero obejrzeć, obejrzałem dwa, ale już, już po, tej, po tym seansie widać, znaczy ja jestem. Ciągnąłem się w ten serial, bo, bo zdarzało mi się już nawet nawet do tego podcastu, który nie, nie jest w emisji jakoś mega długo oglądać rzeczy i mieć takie trochę z tyłu głowy, kurczę, no w normalnej sytuacji już bym to trochę wyłączył, ale dogadaliśmy się, że, że będziemy o tym rozmawiać, więc wiadomo, obejrzę, zresztą dam się też rozwinąć, zobaczyć, co się tam będzie działo, ale nie, nie oglądaję tego z taką turbo przyjemnością i wciągnięty. Tutaj ja wracam na chatę dzisiaj i, i będę sobie kończył po prostu ten trzeci odcinek i czekam na kolejne, bo bardzo podoba mi się to, jak ten serial się rozwija. Jest to Trochę trzeba dać, pozwolić, rozwinąć się tutaj narracji w serialu, bo, bo siła narratora tutaj jest duża. Tutaj dużo rzeczy jest opowiadane, no szczególnie, że to jest też y, rozwinięcie historii tam po, po 20 iluś latach, więc warto ludzi, którzy filmu już nie pamiętają, bo zakładam, że większość z nas widziało go naście lat temu i nie pamięta fabuły, więc trzeba było trochę wprowadzić i opowiedzieć o tym, kim ci bohaterowie teraz są, a kim kiedyś byli, więc to. Zajmuje czas i może na początku powodować lekki ból głowy w zapamiętaniu tego wszystkiego. No ale po pierwsze, to jest w ogóle styl narracyjny tego uniwersum Miasta Boga, bo w pierwszej oryginalnej części też tak było, że, że ten narrator był ważną postacią i, i prowadził tutaj tak trochę w stylu, no nie wiem, tam chłopców sferajny, powiedzmy. Że, że mamy takie klisze i ten obraz odskakuje i dowiadujemy się, kim jest ten gość. Takie, no. Znana, znana tutaj zagrywka z kina, powiedzmy, gangsterskiego, i tak samo jest tutaj, więc tutaj trzeba, znaczy trzeba, no, wypadałoby dać troszkę tej fabule się rozwinąć i dać sobie czas, żeby z tymi bohaterami się poznać. Bo jeżeli już damy ten czas, to, to ja widzę, jak tutaj to fajnie się tak fraktalnie rozrasta i, i mamy coraz większą radość z tego, jak te sznurki między konkretnymi bohaterami się napinają, rozciągają, a który pierwszy wystrzelił nabój i dlaczego. No bo nie, nie oszukujmy się, to jest serial dość brutalny. No, opowiada o gangsterskich porachunkach i życiu w fawelach brazylijskich, gdzie pewnie mamy świadomość wszyscy, a jeśli nie, to warto taki serial mniej więcej chociażby obejrzeć, żeby wiedzieć, jak wygląda tam życie. I jak duża rola przestępców jest tam, jak oni nadają w ogóle cały tor życia, terroryzując normalnych, zwykłych obywateli, którzy starają się tam dociągnąć. Każdy dzień do końca, ale tak, no, bardzo, bardzo jest to serial obiecujący. Nie wiem do końca, ile on będzie miał odcinków, bo, bo nie sprawdziłem tego. Gdyby to był Niko, to by mnie pewnie poprawiło i powiedziało, że jestem imbecylem i powinienem takie rzeczy wiedzieć. Ale że nie ma Niko, to nie wiem. Ale no, na, pe na pewno warto sobie to obejrzeć. I co, co mi się podobało, co, co mnie tutaj zaciekawiło, to jest. Jak tam wspominałem trochę o tym kinie gangsterskim, no tutaj nie do końca nie mam poczucia, że cokolwiek jest tutaj romantyzowane. Że mamy tutaj jakieś dwa gangi i widz trochę ma tak po której stronie jest. Czujemy, że to jest opowieść. Czujemy, że to jest opowieść nie do końca pozytywna. Widzimy tych wszystkich bohaterów trochę, trochę mając świadomość, jaką oni krzywdę. Ludziom robią i jak są zaplątani w jakichś swoich decyzjach, pchanych oczywiście, no jak, jak to chłopy, testosteronem i, i tego typu innymi substancjami. Ale no, przy, narracyjnie jest to bardzo ciekawe Bar i myślę, że jak wiele powrotów jest robionych, tak trochę na zasadzie: hej, odetnijmy sobie trochę kuponów na fali jakiejś nostalgii. To tutaj po pierwsze nie wiem, czy ludzie mają jakąś mega nostalgię, myśląc o, o mieście Boga. Raczej wspominają to jako dobry film, po prostu. Nie ma znaczy, chodzi mi o to, że ten film nie ma takich swoich szalikowców, tak jak ma na przykład, nie wiem, Lachejny, albo, albo nie wiem co, bo za dużo czasu by mnie zajęło myślenie o kolejnym przykładzie. Ale no nie, nie ma takich. Albo, albo, nie znam po prostu takich ludzi, którzy, którzy, uważają Miasto Boga za swój ulubiony film. A myślę, że ta kontynuacja jest bardzo, bardzo okej okay pod tym względem, bo, bo, nie, może też dzięki temu nie ma takiego dużego hajpu po prostu na to i, i te oczekiwania nie były jakieś wygórowane, żeby się zastanawiać, czy to dobrze, że ten aktor jest w tej roli, a czy to zagranie scenariuszowe ma sens. To raczej był pod tym względem chyba luz, i może dlatego póki co się udaje. Bo, bo mówię, no ciężko jakby wydawać jakąś dużą opinię po, po dwóch odcinkach, ale mam duże przeświadczenie, że to idzie w dobrym, fajnym kierunku i że i im bardziej tych bohaterów się będzie poznawać, im bardziej ta fabuła się będzie zagęszczać, tym przyjemniej się będzie to oglądało. Więc no, jeszcze raz powtarzam, HBO, miasto Boga, walka trwa. Odcinki wpadają chyba w każdy poniedziałek, o ile dobrze pamiętam. Więc ja serdecznie polecam. Topka. I na koniec, moi drodzy, zostawiłem sobie premierę polską, czyli film Boxer, który pojawił się na Netflixie w środę. Więc w momencie, kiedy słuchacie tego podcastu, już możecie go sobie na Netflixie włączyć. Jest to film Mythi Okorna, którego możecie kojarzyć jako reżysera listów do M i Planety Singli, ale w odróżnieniu od listów do M i Planety Singli, których co prawda nie oglądałem, ale zakładam, że nie są kinem o biciu się po twarzy, to jest film o biciu się po twarzy. Jak zresztą wskazuje nazwa. Jest to film produkowany przez Macieja Kawulskiego i nie jest Maciej Kawulski reżyserem tego filmu, ale można tutaj wyczuć taki vibe Maciej Kawulski, type of movie, jak to się mówi. Przepraszam za rym, nie będą zdarzać się więcej. Tak, po prostu Maciej Kawulski, jeżeli śledzicie jego karierę reżyserską, tudzież filmową, ma, ma w swoim dorobku już rzeczy typu, jak zostałem gangsterem czy in, nie pamiętam teraz tytułu ale też z Erykiem Lubosem y, film o zawodniku MMA być może było coś jeszcze więcej o czym zapomniałem nawet na pewno w każdym razie no, jest to kino ewidentnie inspirowane rzeczami no, ciężko powiedzieć też kinem gangsterskim chociaż trochę ale takie film pure fun po prostu do oglądania dla facetów Bicie się po twarzach relacje damsko-męskie z bardzo mocną, charyzmatyczną, agresywną rolą faceta. Dużo humoru. Bo ten humor jest tutaj ważną częścią tych filmów, niezależnie od tego, czy jest celny czy niecelny, śmieszny, czy nieśmieszny, ale no, na przykład, jeżeli będąście przekręt, to mniej więcej wiecie, w którą stronę tutaj. Jest to kierowane. I tak bym też trochę ocenił boksera. Tu, tutaj ten nawet ten vibe, kurczę, takich, tak jak, tak jak w przekręcie był Brad Pitt, który był tam gypsy fighterem. Tutaj Eric Kulm, grający główną rolę polskiego boksera, który, pięściarza w sumie powinno się mówić, ale skoro w tytule jest słowo bokser, to chyba mogę mówić boksera. Będzie mi po prostu łatwiej. A pięściarza mówię dlatego, ponieważ pięściarze irytują się czasem, kiedy mówi się na nich bokser, ponieważ bokser to w ich mniemaniu jest pies, a nie zawodnik sztuk walki. Kończąc dygresję, Erik Kul ma tutaj taką rolę gościa po prostu z innego kraju, bo też jest to jakieś tam spoiło tego filmu, który trochę opowiada o, o boksie, ale dużo też opowiada o emigracji z. W czasach PRL-u, czyli po prostu tym, jak wiele osób uciekało z Polski za lepszym życiem, i taką właśnie osobą jest główny bohater, który no, był dobrze zapowiadającym się pięściarzem, ale szybko przekalkulował, że w naszym kraju niespecjalnie uda mu się zrobić wielką karierę i przejść na zawodowstwo. A jak wiemy, lub też nie wiemy, prawdziwe pieniądze w boksie są tylko i wyłącznie na zawodowstwie. Więc po prostu pewnego razu uciekł, będąc w Wielkiej Brytanii na zawodach, na mistrzostwach i próbował sobie w tej Wielkiej Brytanii układać karierę i życie. Czy film bokser jest udany? Ja szczerze mówiąc, no, powiem to: lubię filmy Macieja Kawulskiego, lubiłem jego poprzednie filmy. Mając pełną świadomość, że to nie jest kino takie totalnie pełnowartościowe, które jest zrobione jakoś artystycznym kunsztem, to po prostu kino jako kino rozrywkowe gdzieś tam mi to się działo. Nie, nie czułem utraty czasu oglądając te filmy. Tutaj trochę już ta, ta wajcha, ten red flag mi się zapalił. Czy, czy trochę to nie zostało nagięte już i czy, i czy Mitia Okorn zrobił to dobrze? No moim zdaniem nie najlepiej. Nie najlepiej z tego względu na przykład, że ten film mnie aż tak bardzo już nie bawił. Ten poziom humoru był, był trochę inny niż poprzednich. Znaczy dobra, no nie chcę tutaj w ogóle, nie ma sensu porównywania tego do filmów Macieja Kawulskiego, bo nie był reżyserem tego filmu. Więc po prostu powiem, że no nie do końca mnie bawiły na przykład żartu, żarty z tego, że główny bohater miał trenera, który był Chińczykiem i był niski i tam rzucono w niego pieniędzmi albo śmiano się z tego, jak ma na nazwisko. No tak trochę wiem, że, że nie, nie do końca. Też już troszkę to jest chyba moment i mówię to jako duży fan Eryka Lubosa, że nie mogę już patrzeć na kolejną rolę, w której Eryk Lubos jest charyzmatycznym albo zawodnikiem, albo trenerem, bo, bo był też taki film, z, mm, to był chyba też film Macieja Kawulskiego z Tomaszem Włosokiem, o gdzie, gdzie chyba Lubos był jego trenerem. No w każdym razie znamy ten schemat ról Eryka Lubosa, który jest Dobrym, bardzo dobrym aktorem, ale bardzo często dostaje rolę właśnie twardego, takiego trochę nieokrzesanego chłopa z dużą charyzmą, z dużym polotem. On tę rolę gra dobrze, ale no mam już takie ile, ile razy jeszcze zobaczymy Eryka Lubosa w tej samej roli. Wiadomo, że jest niej dobry, bo jest też zapalonym pięściarzem od wielu lat, więc. Jeżeli ktoś tutaj mógłby oddać atmosferę i szatni, i ringu i, i rozumie o co w tym chodzi, to jest to bez wątpienia on, ale no, kiedyś ta, ta karta po prostu przestaje mieć swoją siłę i moim zdaniem to już było trochę. Jeśli nie przekroczenie tej granicy, to, to nie wiem, czy chcę oglądać kolejny film z Erykiem Lubosem w tej roli. To było też chyba moje w ogóle pierwsze spotkanie z Erykiem Kulmem. Jako aktorem, bo, bo nie widziałem tego, tego poprzedniego y, Filip, chyba. No, powinienem to wiedzieć. Anyway, nie, to było pierwsze moje spotkanie z Erykiem jako główną rolą męską. I jest to dobry aktor. Znaczy, filmy produkowane przez Macieja Kawulskiego zawsze, zawsze jest tam dobry, główny aktor męski, który ten film ciągnie. I, I tutaj Eryk Kulm jest kolejną taką twarzą, która totalnie moim zdaniem ten film uciągnęła. No scenariuszowo nie do końca mi się podobała cała ta droga tego pięściarza. Tam dużo się wydarzało, takich twistów, które, które trochę mnie zaskakiwały, bardzo szybko się zaczynały, dość szybko się kończyły. No nie chcę, nie chcę tutaj spoilować, ale, ale tam pod koniec po prostu filmu już zaczęło się wydarzać bardzo dużo w krótkim momencie, co nie zawsze jest dla mnie sensownym zabiegiem scenariuszowym, bo jednak wolę tą taką rozwój postaci i perypetie, które idą po jakimś tam torze, a nie po prostu latają takim zygzakiem. No ale czy, czy była to aktorska? To była dobrze pociągnięta rola. Udanie oddawał, myślę, że jakieś zagubienie i... Upór, ale też taki bezsensowny upór tego, tego bohatera. No, tutaj jakieś można tutaj nawiązywać, szukać inspiracji, na przykład we Wściekłym Byku, w genialnym absolutnie filmie, który trochę właśnie koresponduje tym, że też ten, ten główny bohater czasem gubi swój balans i, i staje się jakimś tam opresorem, agresorem. No ale to jednak levels, nie? Między, między Robertem De Niro a, a Erykiem Kulmem i tutaj między też scenariuszem do obydwu filmów. Trochę jeszcze irytowała mnie tutaj. No nie chcę powiedzieć, że irytowała mnie rola kobieca. Irytowało mnie to, jak została napisana rola kobieca I, i w, w jakim miejscu mnie to postawiło jako widza? Bo, no bo ja wiem, że ten film nie, nie skupiał się na tym, żeby pokazać, hej, jaki ten pięściarz jest fajny, łobus, ale kocha. No natomiast jakiś czuję tutaj bardzo niedoopiekowanie niedo tej, tej postaci damskiej nie do końca rozwinięcie jej, nie do końca czasem wyjaśnienie pewnych motywacji i też jakoś taką trochę niebezpieczną puentę, moim zdaniem taką nie, nie wiem czy potrzebną po prostu tak narracyjnie, bo, bo nie, nie wiem czy chciałem kończyć ten seans z takim poczuciem, że, że dużo tam rzeczy się złych wydarzyło, ale koniec końców no, zawsze jest tam jakaś mgiełka szansy, że wszystko będzie w końcu dobrze i, i stare rany zostaną zaleczone, nie wiem. To jest takie po prostu luźne moje rozważanie, czy, czy, nie, czy nie fajniej bym się czuł jako widz, gdyby kara była adekwatna w przypadku bohatera do jego win. I gdyby po prostu, mówiąc kolokwialnie, dostał dupie mocniej niż dostał. Nie wiem, czy to nie jest jakiś zbyt duży spoiler, ale jeśli ktoś dosłuchał do tego momentu, znaczy nie, nie sądzę, żeby był to spoiler psujący seans, bo. Bo też ten seans nie był jakąś turbo przyjemnością. Po prostu był. Oglądało się to przyjemnie. Spoko. Nie mam problemu z tym filmem, ale nie jest też tak, że, żebym specjalnie namawiał do, do seansu. Czy coś jeszcze chciałem tutaj powiedzieć? Chyba, chyba nie. Chyba, chyba wszystko powiedziałem, co chciałem powiedzieć w tym temacie. Dziękuję wam pięknie za towarzystwo. Szczerze, jestem, jak dopiero teraz spojrzałem na zegar, jestem mocno zaskoczony tym, jak długo udało mi się mówić, i wydaje mi się, że trzymać jakichś tematów. Mam szczerą nadzieję, że za tydzień będziemy już tutaj w pełnym składzie i będziemy mieli do przegadania równie fajne rzeczy jak dzisiaj. I tak, i tyle, więc dziękuję Wam pięknie. Zostawcie suba, kliknijcie w dzwoneczek, yy, róbcie miłe rzeczy, korzystajcie z ostatnich chwil lata, póki jeszcze jest ciepło. O ile jest, bo nie wiem, kiedy tylko słuchacie. Możecie życzyć, życzyć jeszcze raz zdrowia, Niko i, i mi też, bo jakieś w firmie panują różne choroby. A myślę, że wszyscy byśmy chcieli, żeby topka trwała, żeby przynajmniej jedna z nas, osób prowadzących, była tutaj zdrowa. I pełna ciekawych przemyśleń, bardzo długie zakończenie, więc po prostu już kończę. Dzięki, trzymajcie się na razie. To był podcast Topka, tworzony przez Noise i Onet Audio.